Dzień dobry, jestem debilem. Dzień dobry, nazywam się Krecha. No, siema. Dzień dobry. Dzień dobry, nazywam się Krecha, znaczy tak się nazywa mój kanał na YouTubie, a ogólnie w Minecrafcie mam nika Kurczak. Pisze się nietypowo. Pisze się c o r c h a c, tak. No. Więc dzisiaj sobie nagram takiego let's playa. New World. New World. Dobra, Lord. Dobra. Nie chce mi się. Dobra. Jest tak. Mamy kwiatuszka, podstawowy składnik, podstawowy surowiec, podstawowa rzecz, jaką powinniśmy się posługiwać w Minecrafcie. Oj, coś mnie tutaj zagnęło. Tak. Nasionka. Zbieram podstawowe surowce. Po prostu. Śniegu niestety nie mogę go ręką zebrać. Trzeba do tego mieć łopatę. Żeby mieć łopatę, trzeba mieć drewno. I to mnie właśnie wkurwia. Żeby wszystko, co chcesz mieć, to musisz mieć najpierw drewno. Chcesz mieć łopatę? Musisz mieć patyki. Żeby mieć patyki, musisz mieć deski. Żeby mieć deski, trzeba mieć drewno. I tak. Jakbyś chciał na przykład mieć diamentowy kill-off, musisz mieć najpierw żelazny, potem żeby mieć żelazny, musisz mieć kamienny. Żeby mieć kamienny, musisz mieć drewniany, żeby mieć drewniany, musisz mieć drewno. I wszystko, co chcesz mieć, to się sprowadza do drewna. I to mnie wkurwia, wszystko tylko drewno. Dlatego ja będę żył tylko i wyłącznie tymi surowcami, co mam przy sobie, bez użycia drewna. Przeżyję i zbuduję wspaniały domek. No. Mamy mięso. I co da się bez drewna zdobyć pożywienie? No. Ja. Kurde. A jak ucieka, jak się mnie boi, kurde. Patrz, teraz z góry ją. Dobra. Idziemy w poszukiwaniu dobrego miejsca. Do tego, do domku. Jeszcze sobie parę jabłuszek znajdę. O ile będą tutaj. Myślę, że będą, mam taką nadzieję. O, sadzonka. No i pięknie. Druga sadzonka. Ja z tych sadzonek mogę sobie. O, bez zbierania drewna mogę sobie zrobić domek z drewna. Po prostu sadząc drzewka w kształt domku. Tak, no. Ale czy ja daleko. Uju! Ty. Chciała mnie pocałować, zboczeniec. Taka morda, nagle wyskakuje świni. Wy też byście się przestraszyli, ale ja się nie przestraszyłem, tylko tak mówię, żebym się przestraszył, gdybym się przestraszył. No.
O, jeszcze żółty kwiatek, byłbym zapomniał. Czekaj. No tak, no przecież. Na hardzie gramy, nie jesteśmy nobami. No przecież, dobra. No tak. Woda, woda. O, lód jest fajny, można się ślizgać. Tu będzie moja ślizgawka, czyli wszystko, co potrzebuję do przeżycia. Tutaj mam basenik. No. O, to jest idealne miejsce na domek. Dokładnie tu. No. Ściemnia się, to musimy się schować. Dobra, nie chce mi się. Już jest noc? Nie. Może teraz? Nie. Może teraz? Kurde, co z tą nocą? Spóźnia się normalnie jak ja do szkoły. Normalnie. Nie, dobra, nie będę. Czekaj, żebym nie zgubił mojego domku. Muszę sobie jakoś oznaczyć to miejsce. Tak. To będzie wspaniałe. O, jaskinia. Dobra. Idziemy. Węgiel, co tam węgiel? Węgiel nie jest konieczny do przeżycia. No gdzie te potwory? Ja chcę potwory. No i patrz, włączymy sobie harda. Specjalnie wszedłem do jaskini, specjalnie żeby powalczyć z potworami. Tu dupa. Nie ma potworów. Zawiodłem się mocno. Dobra. A co to za kutas tam? Aha, to drzewo, które ogoliłem. Dobra. Mam śnieżek w pobliżu. Ujdź. Dobra. Mamy tutaj w pobliżu śnieżek. No nie. Mój domek. Dobra, czekaj, trzeba się. Nie, sadzonka to był zły pomysł. Dobra. Myś. Trzeba się tam jakoś dostać. Podkopię się. Ach, nie przemyślałem tego. Dobra. Na tym się zastanowię później. Dobra. Na razie się nie przejmuję. Dobra, wełna. Żeby ozdobić nasz domek, potrzebujemy wełny. Tak. Widzicie, ile surowców można zdobyć bez użycia drewna. No. Czyli jednak nie wszystko. Nie do wszystkiego trzeba drewna. Myliłem się, tak. Dobra. Jedziemy na tą owcę. Jedziemy. Tak. Wiem, co jeszcze można bez użycia drewna. O, już nie mogę biegać. Można tą wełnę sobie przefarbować. Polując na tego. Na squida. Ośmiornicę. Raczej tego. Kalmara, tak. I SpongeBoba. What the fuck? A, to tu jest mój domek, a nie tu. A, czyli fałszywy alarm, dobra. Czyli mogę to zakopać, dobra. No.
Trzeba jakoś zakryć tą dziurę. No cóż. No kurde! Co tak laguje? Nie, tak nie będzie. Dobra. Czyżbyśmy nie mogli dotrwać do jebanej nocy? Przez jebane lagi, które jebią? No, dobra, spokojnie, spokojnie. Ruszam się, dobra. Nie laguję. Nie. Mam genialny pomysł. No super. No, moim genialnym pomysłem było wyjście z gry i wejście jeszcze raz. Ech. Chyba nie działa. No. Nie, nie działa. No. To znowu ja. No. Mam nadzieję, że będzie lepiej. Dobra. Niedobra. Dobra. Nie. Nie. Dobra. Trzeba sobie radzić w życiu. Minecraft to jest nauka o przetrwaniu. Nauczymy się, jak przetrwać wśród lagów. No. Jak zakopać szpetną dziurę. No, właśnie tak. Ja czasami czuję się zajebisty. No. Ale tutaj jest taka szpetna dziura. O, a idealnie się wtapia. Nikt nie zauważy. A przynajmniej nie ja. O, noc. Dobra, szukamy mojego domku. No i tak. Czym będziemy walczyć z potworami? Najlepiej gołymi rękami. Sztuki walki te chińskiej produkcji. No. Zrobię moje miejsce strategiczne. Tak, to jest moje miejsce strategiczne. No. I tak, hard, no jest hard, dobra. I będę się rozglądał. Jak coś mnie tu śmie wejść, to zatłukę. No. Trzeba mieć oczy dookoła głowy. Nie wiadomo, skąd przyjdą potwory. O! Widać pierwsze te sztuki. Dobra. Teraz wystarczy czekać cierpliwie na smakowity kąsek.
Uje. Trzeba je tu zwabić. O, najlepiej creepera. To jest mój cel. Chodź tu. O górasku. Widzieliście? To się nazywa mistrzostwo. Gołymi rańcami, znaczy dirtem w sumie. Wygrałem, ale wygrałem z creeperem. Dobra. Należy się odpoczynek, znaczy ten, no. Należy się nagroda w formie tego żarcia, no. Jak zacznie świtać, to kończę odcinek, bo już nie ma sensu dalej nagrywać. Tak wam już udowodniłem, że można przetrwać bez użycia drewna. Teraz moim miejscem strategicznym będzie drzewo. Rozglądnę się, czy nie, mój domek nie został oblężony? Nie. Dobra. Jedziemy. Hej, dzieci. A ty, cwaniak. Kurde, pod drzewem. Pod drzewem się zachciało iść, nie? Wiesz ty, kurde. Gnoju. Było trudniej nieco, ale da się. Kurde, zaskoczył mnie. Dobra, nie ma co się obijać. Gdzie ja miałem swój domek? Dobra, widać punkt mój. Ty niechcie szlak. Dobra, no to mi właśnie chodziło. Creeper z głowy. Znaczy, na głowie to on mi nie siedział, no dobra. Kurde. Coś mnie... Dobra. No, wybuchł. Będzie z głowy i creeper i... Gdzie jest ten mój domek? O nie. Szkielet, tylko tego brakowało. Zwinnie umykam szkieletowi. Zaraz, bo nieco się zgubiłem. Tu jest mój kutas. Tu drugi kutas. Jeb. W którą to ja szłem stronę? W tamtą. Nie. Tak, nie, tak, w tamto, o, tutaj.
tą stronę. I są moje itemki. Czuję moc. Czuję się taki zajebisty. Trzeba to powtórzyć. Czekaj, gdzie mój proszek creeperowski? To jest. Nic mi tam nie wpadło. Dobra. Czyli widzicie, jaki jest najlepszy sposób na walkę z creeperem i z resztą stworków. Sprawdzę, czy metoda zadziała również. Na tego, na szkieletona. No. Nie właź mi tu, nie właź mi tu. Mam nowe dywaniki kupione w Biedronce. Chyba spaliłem. Ale nieważne. Ważne, że creeper się nie pali. Oh yeah. Oh yeah. Dobra. Jedziemy. Teraz... O nie! Czekaj, dobra. To szybko mu trzeba znaleźć szkieletona. Świta. Kurde. Jest. Chodź mi tu. O, dwa. Bardzo dobrze. No. Idą. Dobra, nawet strzelają. Aż to dziwne. No. Jesteś tu, gnoju. Szmato. A patrzcie, nie trafia mnie. O kurde, trafił. Dobra. Dobra, zbieramy łup i kończymy odcinek w ten oto spektakularny sposób. O, jakieś wielkie gówno tam jest. Nieciekawa góra. Dobra. Mogę biegać. A ją po tej porze już mnie nie powinien atakować. Nie bardzo dobrze. No. Nie, chujowa góra. Dobra. Żegnam się z Państwem. Do widzenia. Siema na rapa. No. Czekajcie jeszcze, nie? Wiem. Bardzo modne jest zakończenie odcinków skacząc z dużej wysokości. Ja zakończę odcinek skacząc z niskiej wysokości. No. O! Ten jeszcze tu drań. O kurde. Dobra. Siema. A dupa. Jeszcze nagrywam. Zaskoczyłem was. Yeah. Chciałem polować świnie. Bo jestem głodny. Tak. O, hojna świnia. Dała mi dwa te porki. Porki wagajne. Dobry zespół. Polecam porki wagajne. To jest muzyka dla całej rodziny. Patologicznej. Ach, parkour. Widzicie? Bez użycia drewna nawet parkour se zrobiłem. No.
I myślę, że potrzeba mi więcej żarcia, bo w ten oto sposób, wiecie, można ten. Dobra. Rżniemy, świnie. Grzecznie tak beka w powiedzeniu. Prawda? Czy ja dobrze widzę? Czyżby to był żółty kwiatek? Kolejny do kolekcji. Dobra.